Kobiety łamią sobie głowę nad definicją tego słowa, a mężczyźni łamią sobie głowę nad tym, jak kobietom wytłumaczyć, o co chodzi. O czym mowa? O spalonym. Moim gościem jest dzisiaj ktoś, kto z pewnością wie, czym spalony jest. To co, Wiktoria? Wytłumaczysz wszystkim kobietom, czym jest spalony? Postaram się. Według takiej książkowej reguły, jeżeli w momencie podania zawodnik drużyny atakującej znajduje się bliżej bramki niż ostatni zawodnik drużyny broniącej oraz piłka, to jest to spalony. Ale myślę, że nie każda kobieta... Właśnie, kobiety zawsze mówią o tej jakiejś linii magicznej. Właśnie, tak. No, kobietom myślę, że to byłoby ciężko zrozumieć, ale tym bardziej takim, które nie interesują się piłką nożną. Więc może spróbuję to tak bardziej zobrazować. Ustalmy, że drużyna atakująca to zawodnicy w kolorze czerwonym, broniąca w niebieskim. Jeżeli między dwoma zawodnikami drużyny atakującej znajduje się ostatni zawodnik drużyny broniącej, ten niebieski, dwaj czerwoni podadzą sobie, to jest to spalony. Co cię takiego kręci w piłce nożnej, że postanowiłaś zostać sędzią piłkarskim? Myślę, że adrenalina. Jak sędziowałam mój pierwszy mecz, to chyba to mi się najbardziej spodobało. Takie odpowiedzialność jakaś. Sam fakt, że jesteś kobietą na boisku i 22 mężczyzn musi w ciebie uwierzyć, tak? Musi wierzyć w to, że jesteś pewna tego, co robisz, że sama musisz wierzyć w własne decyzje. I myślę, że... No właśnie, nie miałaś żadnych obaw przed sędziowaniem męskich meczy? Miałam, zdecydowanie. No sam fakt właśnie, że no jestem często jedyną kobietą na boisku, że właśnie co jak mi nie uwierzą, właśnie, że często będą próbowali mnie jakby przekręcić na swoją stronę, a ja muszę być bardzo stanowcza, tak? Muszę wiedzieć co robić, tak? Ale myślę, że z czasem, z doświadczeniem strach mija, tak? A miałaś kiedyś jakieś niebezpieczne, nieprzyjemne może sytuacje na murawie? Niebezpieczne. Była taka raz śmieszna sytuacja, że zostałam wręcz staranowana na boisku. Co ty mówisz? tak, nie. To były jedne jakieś tam z pierwszych moich meczy i byłam tak bardzo skupiona na tym, kto wybije tę piłkę na aut i zaangażowana w to, co robię, że nie odsunęłam się po prostu na bezpieczną odległość, a piłkarze ramię w ramię i poleciałam razem z nimi, tak? Chorągiewka metr przede mną leży. No, trochę rozładowałam atmosferę na boisku. No, z pewnością. No właśnie, a jak reagują kibice na kobiety, które są sędziami piłki nożnej? To jest już coś takiego normalnego dla nich, powszedniego? Czy jednak są zaskoczeni i czy są komentarze w stylu orety, baba? Wiesz co, myślę, że czym wyższą ligę sędziuje, tym bardziej są przygotowani na to, że może się zjawić kobieta. No, czym niżej, to może nie, że gorzej, ale tak nie za przyjemnie może przyjmują. Często jakieś tam niefajne komentarze mogą paść, tak? Ale wiadomo, że czym wyższa liga, większa kultura. Dziewczyny, nastolatki często wieszają sobie w pokojach plakaty znanych aktorów, piosenkarzy. Ty wieszałaś sobie plakaty z piłkarzami? Tak, jak byłam młodsza, tak, miałam. Kto tam był? Cristiano Ronaldo. Wiadomo. Tak, to był ten gość z bardzo... Nie interesowałam się piłką nożną, jak za dzieciaka. Ale pamiętam, że jego twarz widniała w pokoju. A masz jakiegoś swojego idola sędziego albo piłkarza? Jak idola sędziego, no to wiadomo, że tata. No tak, twój tata sędziuje w Ekstraklasie. Tak, jest sędzią Ekstraklasy. I chciałabyś kiedyś też sędziować w Ekstraklasie? Jakbym miała taką możliwość, to jak najbardziej myślę, że to jest jakieś moje marzenie, nie? Wiadomo, z tym związane, bo to... Nawet jak siedzę na trybunach nieraz na takich spotkaniach, to jest nieopisana atmosfera, to jest taki klimat, takie emocje, że nawet łezka się może, myślę, w oku zakręcić, gdybym miała taką szansę
przebić się po tej murawie, nie? Mhm. A jakie ty widzisz różnice w piłce nożnej mężczyzn i w piłce nożnej kobiet? Jakie są kobiety na boisku, a jacy są mężczyźni? Nie ubliżając panią, kobiety, czy może inaczej, mężczyźni są twardsi. Mhm. Nie przewracają się o byle co, raczej wolą właśnie, jak da się im pograć. Trzeba zwracać uwagę na totalnie inne aspekty. Faceci prędzej właśnie będą walczyć ze sobą ramię w ramię, a kobiety pociągną się za włosy, mhm, bądź się udrapią, tak? No i wiadomo, no, że główna różnica no, to jest jednak tempo. Tempo i dużo wolniej jest na kobiece i piłce nożnej. Mhm. A wolisz sędziować mecze męskie czy kobiece? Zdecydowanie wolę sędziować męską ligę. A jednak? Tak, tak, mhm, no bo jednak właśnie większa adrenalina, mhm, jest, coś się dzieje bardziej. No a na kobietach to tak spokojniej, mhm, spokojniej. A co byś powiedziała dziewczynom, które chciałyby zostać sędziami piłki nożnej, pójść na kurs, mhm, ale trochę się jednak obawiają? Myślę, żeby się nie bały, żeby spróbowały, bo to można się sprawdzić fajnie i takie sędziowanie uczy bardzo dużo pokory. Mhm. I myślę, że każdemu się przyda. Czyli do odważnych świat należy. Tak, dokładnie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.